Cześć wszystkim, tutaj Kryptokozak, witam Was w kolejnym materiale, który przygotowałem. Tym razem będzie wyjątkowo, nie będziemy się skupiać tutaj na jakimś konkretnym projekcie, tylko chciałbym Wam przekazać trochę wiedzy, którą wydaje mi się, że mam, ponieważ ja jestem tym szczęśliwcem bądź nieszczęśliwcem, który zaczął przygodę z kryptowalutami w 2016 roku, czyli przeżyłem całą tą poprzednią hossę. Byłem bardzo do przodu i ostatecznie nic nie zarobiłem. Oprócz wiedzy oczywiście, która mam nadzieję, że zaprocentuje w obecnej, miejmy nadzieję, jeszcze hossie. Jak widzicie, dzisiaj chciałbym poruszyć takie dość drażliwe tematy, jak na ten moment, ponieważ wszyscy cieszą się, bo zarabiają codziennie po 10, 15, 20, a może i więcej procent. Zaczyna się licytowanie, ja zarobiłem 20, kto zarobił więcej, tak? Albo ja zarobiłem tylko dzisiaj 15. I jeżeli już coś takiego słyszę na grupie, co mam dzisiaj kupić, żeby zarobić w ciągu tygodnia 50%, to niestety zaczyna zapalać się czerwona lampka. Dlatego tutaj chciałbym dzisiejszym materiałem trochę ostudzić wszystkich. Aspekty, które chcę tutaj poruszyć, są dość takie, tak jak powiedziałem, drażniące. Hossa trwa w najlepsze, ale może się w każdej chwili skończyć. Pierwsza kwestia, która pewnie rzuca się w oczy, to i to pytanie, które sobie zadałem, zadaję Wam. Dlaczego na tej hossie możecie nie zarobić? Brzmi absurdalnie na pierwszy rzut oka, no bo co bym nie kupił, to i tak zarobię. Ale to właśnie jest bardzo, bardzo kluczowe pytanie, na które trzeba znać odpowiedź. Mianowicie na hossie bądź na beście zarabiamy wtedy, gdy realizujemy zysk. W tym momencie każdy może sobie odpowiedzieć na pytanie, ile w tym momencie kapitału, zakładałem, że jesteś na plusie, ile zrealizowałeś zysku. Tak, ktoś powie jeszcze nic, bo to nie jest ten moment. Ktoś, no nie wiem, 5-10%, może więcej, tak. Zmierzam do tego, że zarabiamy na hoście w momencie, kiedy jesteśmy albo we fiacie, już tak, czyli w jakiejś walucie klasycznej, albo w stablecoinach, o których później jeszcze też powiem, bo to też nie jest do końca zrealizowany zysk, moim zdaniem. Także dlaczego na tej hossie możesz nie zarobić? Tak jak powiedziałem, zarabiasz w momencie, kiedy realizujesz zysk. W momencie, kiedy masz zysk papierowy bądź w przysłowiowym Excelu, to ten zysk jest, no jak sama nazwa wskazuje, na papierze. Ja w poprzedniej hossie dosłownie kilkuset złotych, w pewnym momencie miałem kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych i skończyłem z kwotą znowu kilkuset złotych, no może trochę więcej, ale nie, już tego nie liczyłem, bo generalnie mój zrealizowany zysk wynosił zero. Nie sprzedałem nic, tylko obracałem, zamieniałem krypto na krypto, które zarabiało więcej i w ostateczności zostałem z największymi, nazwijmy to, shitcoinami, które zrobiły na sam koniec minus 99%. Było to bardzo, znaczy, ciekawe i z jednej strony smutne, ale z drugiej strony bardzo pouczające doświadczenie. Oczywiście taką stopę zwrotu wykręciłem też na shitcoinach przysłowiowych, a więc no z tym musimy się liczyć. Oczywiście teraz mamy, na ten moment mamy całą tą otoczkę DeFi,
i wszyscy na tym korzystają i zarabiają. Natomiast to powiem o tym później, natomiast właśnie ten DeFi cały, tak to nazwijmy, może być niestety pierwszą przyczyną do spowodowania najbliższej bessy. Ale idźmy krok dalej, no bo rośniemy sobie tak, Bitcoin zrobił 40 tysięcy, tutaj się troszeczkę zatrzymaliśmy, następuje jakaś tam konsolidacja, wybijemy się pewnie górą. Oczywiście cały ten materiał, który aktualnie słuchasz, nie jest poradą inwestycyjną i tak jakby wszelkie inwestycje robisz na własne ryzyko. Tu jedynie jest moja prywatna opinia, moje doświadczenia z przeszłości, którymi chciałbym się podzielić i ktoś może wykorzysta je w przyszłości, natomiast nie jest to, tak jak powiedziałem, żadna opinia. Przejdźmy tutaj do kolejnego punktu. Po czym rozpoznać pierwsze oznaki bessy? Oczywiście przysłowiowy fryzjer, który mówi ci o Bitcoinie, to już, czy taksówkarz, to już jest znane i lubiane, tak to nazwijmy. Natomiast coś w tym jest, tak? Jeżeli zbyt dużo osób wchodzi na rynek, które się na tym nie znają, no to jest już to oznaka, że ten rynek jest już przegrzany. I wiadomo, te osoby, które wejdą na końcu, zostaną na stracie. Jeżeli jesteś na tym rynku już, to znaczy, że jeżeli dobrze podejdziesz do inwestycji w kryptowaluty, no to będziesz zarobiony, tak? No bo jesteś na ten moment, więc teraz najważniejszą kwestią jest to, żebyś dobrze pilnował portfela i dobrze czytał rynek. I nie mówię tutaj o wejściu na górce bądź na dołku, a bardziej na właśnie wyczuciu, kiedy jakiś moment się zbliży końca hossy, bo te momenty są widoczne. Pierwszy punkt, tak jak Wam powiedziałem, ulica. Będziecie widzieć, kiedy też to ma miejsce w kilku aspektach. W poprzedniej hoście BitBay przy zakładaniu kont trzeba było czekać po kilka dni, zanim nastąpiła weryfikacja. To oznaczało napływ, gigantyczny napływ nowych ludzi zakładających rachunki, by nabywać kryptowaluty. Kolejnym ciekawym aspektem i kwestią jest to, że zakup Ledgera w tym momencie, zamawiając prosto od producenta z Francji, Ledgera otrzymujesz po 3 dniach. W poprzedniej końcówce hossy na Ledgera czekało się ponad 30, czy bodajże nawet 60 dni. Taka była kolejka, jeżeli chodzi o wysyłkę. Ledgery szły niesamowicie na rynku wtórnym do góry, bo po prostu nie dało go rady kupić szybko w krótkim terminie. Także na tego typu kwestie miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, bo to są takie miękkie, nazwijmy to, oznaki zbliżającej się bessy, a może inaczej nie tyle bessy, co końcówki hossy. No i kolejną kwestią, po czym rozpoznać oznakę albo końcówkę hossy, jest właśnie odpalanie shitcoinów. I to na to chciałbym Was uczulić. W tym momencie rośnie pierwsza setka kryptowalut, jeżeli chodzi o kapitalizację, druga, trzecia, nazwijmy to pierwsza 500. W końcówce hossy zaczną rosnąć projekty, które są powyżej 1000. Będą to przysłowiowe pump and dump. Natomiast to będzie świadczyło o tym, że rynek już, jeżeli chodzi o te projekty wartościowe, jest już na wyczerpaniu, a wchodzą do gry już spekulanci, którzy
podbiłem cenę, by po prostu na tym zarobić, natomiast nie ma tam żadnych fundamentów. Ja tutaj mam kilka takich jeszcze projektów, na które się przysłowiowo powiem połaisiłem pod koniec naszej hossy. No i one są w tym momencie w zasadzie bezwartościowe, nie wypaliły, miały, że tak powiem, duży potencjał, ale nic z tego nie wyszło. I te projekty trzymam, ponieważ one są bezwartościowe, więc nawet jeżeli miałbym to inaczej, nie jestem w stanie nawet tego szybko sprzedać, bo one kosztują poniżej 1 satoshi. Natomiast te projekty będą dla mnie jakąś tam wskazówką do tego, że hossa się kończy i trzeba uciekać z rynku. Nie będę może wam, albo może podam wam przykłady. Przykładem takiego projektu jest na przykład Elektra. Nie wiem, czy ktoś z was skojarzy coin ten. Wszedł na rynek chyba w grudniu 2017 roku. Tak, końcówka, nie, przepraszam, to był 2000. Dobra, już nie będę tam, nie pamiętam, więc nie będę was tutaj wprowadzał w błąd. Natomiast zmierzam do tego, że on zaczął być notowany po kilka satoshi, nie wiem, 3-4 po kilku dniach, ale na zasadzie 2-3 był po 20 parę, szedł tam chyba powyżej 30. Wszystko ładnie, pięknie szło do góry, no i wtedy właśnie skończyła się hosta i projekt ten spadł do 1 satoshi, 1-2 satoshi, może tam 3 w porywach. W tym momencie jest 1/10 satoshi. Natomiast zwracam uwagę wam, to jest przykład, natomiast ten projekt zapewne jeszcze odpali. Pewnie to nie będzie wzrost do 50 satoshi, ale on pewnie wzrośnie i będzie to dla mnie znak, żeby go sprzedać i wziąć jakieś tam ostatnie grosze za niego. Natomiast to, co jest istotne, to wyjść w międzyczasie z większych pozycji normalnych kryptowalut, które niosą ze sobą jakąś tam wartość. Więc pamiętajcie, po pierwsze, obserwowanie, kiedy ulica wchodzi już masowo. Po drugie, odpalanie shitcoinów, spekulacja i wzrosty po 1000% na jednym projekcie, który nie wiadomo co robi, kim jest, ma stronę internetową, bądź nawet nie ma. I to jest to. Oczywiście nie powiem wam, czy to będzie za 2 miesiące, za rok, czy za 2 lata. Jak wiemy, poruszamy się w cyklu mniej więcej 4-letnim, tak, od halvingu do halvingu, bo to tak halvingi wyznaczają nam tak jakby hossy, bessy, więc jeżeli od maja zeszłego roku był halving, no to obstawiam, że jeszcze gdzieś co najmniej rok powinniśmy być w hossie, natomiast czy ta hossa będzie przebiegała tak jak do tej pory? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że nie będą już to tak gwałtowne wzrosty, jak miały miejsce, zwłaszcza na Bitcoinie. A dlaczego? I tu przechodzimy do kolejnego punktu. Mianowicie poprzednie hossy miały miejsce, były hossami wygenerowanymi przez osoby prywatne, czyli przysłowiowy Kowalski kupował Bitcoina, Rus zarabiał no i było fajnie. Natomiast w tym momencie do gry włączyły się instytucje. Z jednej strony jest to plus, ponieważ wchodzi tu olbrzymi kapitał, co powinien tak jakby rynek znowu wyciągać go do góry. Natomiast z drugiej strony wchodzimy tutaj na płaszczyznę instytucjonalną. Fundusze nie chcą zarabiać dużo. Im zależy na tym, żeby zarabiać stabilnie, bo one po pierwsze klientom pokazują wynik stałego wzrostu, a na tym zależy klientom, a po drugie zarządzający funduszami, jeżeli zarobi za dużo, będzie miał podniesiony budżet, w sensie nie budżet, tylko plan do wykonania na przyszły rok wyższy. Co jak wiadomo,
jest podnoszenie poprzeczki nie jest przyjemne i trudniejsze, a wtedy bonusy za niewypełnienie planu są mniejsze. Więc tu może się okazać, że fundusze jak już się zapakują, nie wiem na jakim etapie są, no wiadomo, że tutaj słyszy się codziennie, że ktoś tam wchodzi, kupuje za kilkadziesiąt milionów dolarów znowu Bitcoina, to będzie miało miejsce, natomiast nie spowoduje to pewnie drastycznego wahania ceny w górę. Jest to plus tak jakby w dwóch kierunkach, tak, bo nie spodziewajmy się tutaj gwałtownych wzrostów po, nie wiem, jeszcze 40% w skali tygodnia, jak to miało miejsce ostatnio praktycznie. Natomiast też nie powinniśmy tutaj odczuwać spadków w drugą stronę, czyli po spadki po 20 czy tam 30%, ponieważ te fundusze będą tą cenę trzymały, tak? Jeżeli Bitcoin będzie za bardzo spadał, to go zaczną skupować, jeżeli Bitcoin będzie za bardzo rósł, to będą go trochę upłynniały, żeby ta cena była stabilna i rosła do góry. Także według mnie im więcej instytucji wejdzie w Bitcoina, a ma to miejsce cały czas, tym Bitcoin niestety dla nas stanie się przysłowiowym złotem, o którym coraz więcej osób mówi, czyli będzie sobie stabilnie rósł do góry, ponieważ no wiadomo, ilość Bitcoina jest policzona i z góry znana, ile tego będzie, jego podaż, więc będzie to stabilny wzrost. Natomiast nie będzie to już takiego rajdu, jak miało miejsce. Oczywiście ja tutaj nie mówię, że Bitcoin nie przebije 50 tysięcy, bo z pewnością przebije, tak, bo tu nie mówimy o kwotach zrobienia kilkunastu czy kilkudziesięciu procent na przestrzeni kilku miesięcy, tak. Natomiast nie zakładam tutaj, żebyśmy w przeciągu, nie wiem, pół roku doszli do 100 tysięcy. Wydaje mi się, że będzie to niemożliwe. Oczywiście docelowo jest szansa na 100 tysięcy, natomiast jeżeli widzicie, jesteśmy na 40 tysiącach, do 100 tysięcy brakuje nam tak jakby na 100%, jeszcze to mamy 80, czyli 150%, co jak na kryptowaluty nie jest dużo, natomiast na kryptowaluty, które są przez instytucje już nadzorowane, tak to nazwijmy, to już jest wynik, który jest tutaj naprawdę bardzo przyzwoity i mogą sobie to fundusze po prostu przełożyć na kolejny rok na przykład, tak, czyli Bitcoina tutaj trzymać i kontrolować, żeby on sobie rósł, ale nie aż tak gwałtownie. No i na koniec, żeby Was tutaj już nie trzymać w niepewności i nie przedłużać, na koniec, czym może być spowodowana najbliższa bestia? No wiadomo, wszystko rośnie, wszystko pięknie, rynek DeFi się rozwija, rynek NFT rośnie, powstają gry, aplikacje coraz to nowe, które możemy wykorzystać w codzienności, bo tak naprawdę na tym nam zależy, tak, blockchain, żeby blockchain wykorzystać w codzienności. Czym taka bestia może być spowodowana? No bo to nic bez przypadku się nie stanie, czymś, jakimś fundamentem będzie musiało to być spowodowane. Więc ja widzę tak jakby dwa takie ryzyka. Pierwsze, jeżeli te wzrosty będą zbyt duże, jeżeli tych instytucji wejdzie zbyt dużo w rynek Bitcoina, wówczas rządy niestety będą chciały to jakoś uregulować. I uregulowanie rynku kryptowalut jest to coś, co będzie bardzo trudne, coś, czego się nie da zrobić, natomiast to będzie coś, co na pewno zniechęci wielu inwestorów nowych, potencjalnych do tego, żeby ekspozycję w kryptowaluty zwiększać. I oczywiście co jakiś czas powstają jakieś nowe pomysły, jakieś informacje, jakieś newsy, tweety, że ktoś, jakiś kraj chce coś tam usystematyzować i uregulować w kwestii kryptowalut. Natomiast tutaj ja bardziej mówię o ryzyku jakimś ogólnonarodowym, jeżeli te kryptowaluty jakoś chciano by uregulować. Nie wiem jak, nie wiem co, natomiast to byłoby na pewno bardzo duże ryzyko, które by
mogło odwrócić ten trend wzrostowy, który aktualnie panuje. Także no, trzymajmy kciuki, żeby nikomu tutaj takich pomysłów do głowy, takie pomysły do głowy nie przychodziły, bo to by było dla nas, wydaje mi się, bardzo, bardzo ryzykowne. Drugim takim aspektem jest tutaj właśnie ten rynek DeFi, który się rozwija w olbrzymim tempie, w ogromnym, i ten rynek rośnie, pompowane są codziennie setki, chyba setki milionów, tak to można już nazwać, a na pewno dziesiątki milionów dolarów. Tutaj widzę ryzyko w stablecoinach. Mianowicie, nie wiem czy wiecie, ale stablecoiny, czyli odwzorowanie kursu waluty tradycyjnej, czyli głównie dolara, są odwzorowywane na dwa sposoby. Pierwszy reprezentuje główny stablecoin znany, czyli Tether. Mianowicie Tether jest zabezpieczony rzekomo taką samą ilością dolarów. Tak, i każda emisja Tethera wiąże się z tym, że zwiększana jest pula dolarów. Przypomina to trochę też takie zabezpieczanie kiedyś walut tradycyjnych złotem, co się, jak wiemy, źle skończyło, bo tego złota w pewnym momencie okazało się, że nie ma zabezpieczenia 1 do 1. I tutaj stablecoin Tether oraz inne, które są w tym samym schemacie tworzone, tutaj jest ryzyko. Jeżeli Tether okaże się kiedyś przy jakichś większych wahaniach, że Tether nie jest jednak 1 do 1 zabezpieczony dolarem, wówczas cały rynek DeFi może zaliczyć olbrzymią korektę, bo wtedy nastąpi tak zwane sprawdzam. I w momencie, gdyby to się nie skalkulowało, wówczas ten rynek DeFi, nie powiem, że sypnąłby się jak domino, ale coś w tym mogłoby być, tak? Czyli to domino mogłoby klocek po klocuszku polecieć, a jakby rynek DeFi, czyli ta główna moc napędowa tej hossy, runęła, wówczas cały rynek no, poszedłby również na dno. Tu wspomniałem o Tetherze, natomiast oczywiście Tether jest tak jakby tak jest stworzone, że jest odwzorowanie tym samym ilością dolara, natomiast są jeszcze stablecoiny takie jak DAI, i on z kolei jest odwzorowany wartością w dolarze, taką jaką jest emisja DAI, natomiast jest to zabezpieczone w kryptowalutach. To dochodzi dodatkowe ryzyko, że te kryptowaluty, oczywiście ceny mogą się gwałtownie wahać, więc tam musiałby być lepsze zarządzanie, nazwijmy to płynnością, żeby ten kurs lepiej odwzorować. Także tutaj wracam do tego i oby się to nie sprawdziło w przyszłości, jeżeli chodzi o koniec hossy, to, że nawet będąc w stablecoinach, jeżeli zrealizujemy swój zysk do stablecoina i wtedy okaże się, że ten stablecoin tak naprawdę to nie jest stablecoin, bo jest niezabezpieczony w 100% swoim odpowiednikiem, wówczas możemy mieć problem z tym zyskiem, czyli ten zysk może nie być zyskiem, bo wtedy może się okazać, że Tether przestanie kosztować 1 Tether równa się 1 dolar, a może być, że 1 Tether równa się 1 dziesiąta dolara, tak, jeżeli się okaże, że tego zabezpieczenia nie ma. Także póki co, żeby już Was więcej nie straszyć, bo to też nie jest moim celem, tylko bardziej, żeby spojrzeć szerzej na rynek. Rośniemy, jesteśmy w fazie hossy. Myślę, że ta hossa jeszcze jest przed nami. Nie chciałbym, żeby ta hossa, powiem przewrotnie, ale nie chciałbym, żeby to wszystko tak szybko rosło jak do tej pory, ponieważ im szybciej będzie rosło, tym szybciej spadnie i więcej spadnie. Mówimy tutaj o korekcie bądź odwróceniu trendu.
Ryzyka są. Obserwujemy bacznie, co się dzieje na rynku, jak ludzie zaczynają o kryptowalutach mówić. Oglądajmy serwisy informacyjne. Jeżeli zobaczymy, że tam w co drugim serwisie zaczyna być mowa o kryptowalutach, to niestety znowu robi się, powinna się zapalić czerwona lampka z jednej strony, lampka z drugiej. Oczywiście też trzeba pamiętać, że przy tym największym napływie nowych użytkowników są największe wzrosty, tak? Natomiast wtedy trzeba mieć bardzo rękę na pulsie. No i na koniec obserwujmy, ale też miejmy świadomość, że są ryzyka, zwłaszcza w rynku DeFi, o których tutaj Wam powiedziałem, które według mnie są dość tymi niebezpiecznymi ryzykami, i trzeba mieć tego świadomość, że tether może nie być wart jeden tether. Także mówię to bardzo przewrotnie, no nie zakładam, że tak się stanie, ale jakieś teoretycznie ryzyko jest, tak? Więc miejmy tego świadomość. Oczywiście wiadomo, wychodzenie do fiatu wiąże się z podatkiem, natomiast z tego wszystkiego musimy mieć czujność. Także ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że ten materiał Wam się spodobał. Są to takie moje przemyślenia, już nazwijmy to kilkuletnie, i aktualna obserwacja aktualnej sytuacji rynkowej. Mój kanał CryptoKozak, tak jak powiedziałem, skupiamy się na kryptowalutach opartych na proof of stake, ale też oczywiście będziemy to rozszerzać o wszystko, co generuje dodatkowy dochód, więc jakieś nowe rynki DeFi, nowe stronki, nowe projekty, jakieś ciekawe gry oparte o NFT, gdzie można coś kupić, sprzedać, zarobić, bądź zainwestować, mieć działkę, stakeować na tej działce, oraz inne projekty, o których będziecie mi pisać. Dlatego bardzo, bardzo Wam dziękuję. Liczę na łapkę w górę, że Wam się podobało. Będzie to jakaś tam motywacja dla mnie do stworzenia kolejnych materiałów. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, ten, kto jeszcze nie subskrybował mojego kanału. Ja dopiero startuję, natomiast nie ukrywam, że mam tutaj wizję na ten kanał, żeby się bardzo szybko rozwinął. Potrzebuję jeszcze tylko Waszego trochę wsparcia. Potrzebuję więcej subskrypcji i mam pewne pomysły, jak to z Wami wspólnie zmonetyzować. Ale o tym w kolejnych może materiałach, żeby tutaj tylko rzucam taki pomysł. Chciałbym, żeby ten kanał był dochodowy i chciałbym tym zyskiem z tych dochodów dzielić się z Wami. Także oczywiście to wszystko będzie tutaj w kolejnych materiałach. Nie mówię, że w następnym, ale w którymś tam z kolei coś więcej Wam na ten temat powiem. Natomiast na razie jeszcze tylko rzuciłem zajawkę. Na pewno subskrybujcie, będziecie wiedzieć na bieżąco, bo osoby, które subskrybują, będą oczywiście w pierwszej kolejności miały dostęp do pewnych materiałów. No i też jeżeli chodzi o ten dochód, o którym powiedziałem, no to też osoby, które to subskrybują i aktywnie komentują, aktywnie współpracują ze mną, i to będzie miało miejsce, dlatego warto tą subskrypcję. Także to wszystko z mojej strony. Rośnijmy. Niech zielony kolor trwa, natomiast miejmy na uwadze, że ten czerwony gdzieś tam z tyłu może się pojawić, także bądźmy na to przygotowani. Także jeszcze raz dzięki wielkie, to wszystko, co chciałem Wam dzisiaj przekazać. Trzymajcie się, pozdrowienia od Kryptokozaka. Cześć!